No jak zawsze z Marcinem był bardzo twardy fight. To jest gość, który nie odpuszcza i było od samego początku kilka kontaktów, ale wszystko według mnie czysto, elegancko i bez problemów. Nie wiem, czemu Marcin biegu nie skończył. Proszę, kapcia złapał. Ja też raz w krawężnik strasznie mocno przydzwoniłem i powiem szczerze, że przez pół okrążenia myślałem, czy faktycznie jest kapeć, czy schodzi powietrze, czy nie, bo już na tych zawodach nam się to zdarzyło. Dla nas nie za bardzo szczęśliwy początek tej rundy, natomiast bardzo szczęśliwy dzisiejszy dzień. Wygraliśmy wszystkie swoje biegi, wygraliśmy finał. Było ciężko z eliminacji na eliminację, jest coraz ciężej. Oprócz oczywiście etatowych, fenomenalnych rywali, jakimi są zawodnicy Oponeo, oprócz fenomenalnego Maciusia Cywińskiego, którego po raz dziesiąty przepraszam za wczorajsze uderzenie. Doszedł nam Zbychu Staniszewski, który naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom reprezentuje. Na szczęście wrócił Marcin Wicik. Jest kilku chłopaków bardzo szybkich w lightach. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będzie bardzo grubo. Krzesiek Duda, który jest tu dzisiaj ze swoim synem, zapowiedział, że na pewno dwie ostatnie rundy jedzie, a może jak się uda, to i pojedzie Litwę. Więc naprawdę mamy bardzo mocną ligę i duże wyzwanie, żeby teraz wygrać. Naprawdę.